Jeszcze raz serdecznie witamy na sportowych zawodach poza życiem w gminie. Chciałem powiedzieć, że o godzinie punktualnie 14 nastąpi pododdział Metunek, pododdział złoży pan Bruch Tadeusz Bacha, komendant zarządu WSP gminy Lubin, panu Bruchowi Kazimierzu serdecznie wszystkich przybyłych na gminne zawody sportowo-pożarnicze w Skomielnej Białej. Witam szczególnie komendanta powiatowego, brygadiera Sławomira Kaganka Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach. Witam wiceprezesa Związku Ogólnik Straży Pożarnych w powiecie myślenickim, drucha Henryka Migacza. Witam pana wójta gminy Lubień, drucha Kazimierza Szczepańca. Witam komendanta gminnego, drucha Tadeusza Wachę. Witam was wszystkie druhny i druhowie z terenu gminy Lubień. Witam również zaprzyjaźnionych strażaków z gminy Mały Sławków i ze słowackiej gminy Liesek. Witam serdecznie. Witam orkiestrę Dentą ze Skomielnej Białej. Witam komisję sędziowską z OSP Pcim, której przewodził będzie druh Piotr Bzowski. Witam jeszcze raz wszystkich przybyłych strażaków, wszystkie druhny i druhów i wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko gminy, wszystkich tych, którzy zechcieli z nami dzisiaj spędzić to popołudnie w Skomielnej Białej. Witam wszystkich serdecznie, jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo, bardzo przepraszam, ale witam go również serdecznie. Ruch strażacki na terenie gminy Lubień liczy sobie już grubo, znaczy może nie grubo, ale ponad 100 lat. Bo najstarsze jednostki z Lubnia i ze Skomielnej Białej już obchodziły swoje stulecia. I tutaj nic się nie zmienia w straży w tym sensie, że idea jest ta sama. Ale zmieniają się ludzie, bo wiadomo, następuje wymiana pokoleniowa. Zmienia się zakres zadań, jakimi się zajmujemy. No i zmienia się sprzęt, jaki posiadamy do dyspozycji. Ale cóż byłoby z pięknych remis, z wspaniałego sprzętu, który by jest w tych remizach, gdyby nie było was, drogie druhny i drodzy druhowie. Cieszę się, że w gminie jest wielu strażaków, jest wielu chętnych do działania, a cieszy mnie szczególnie to, jak patrzę na ten szereg, że mamy tu wiele młodych, nawet bardzo, bardzo młodych dziewcząt i chłopców, którzy chcą być strażakami. To cieszy bardzo i mam nadzieję, że ta idea strażacka na terenie gminy Lubień jeszcze długo, długo nie zaniknie. Ale zanim wy, młodzi, staniecie się takimi pełnoprawnymi strażakami, zanim ukończycie 18 lat, to chciałbym, żebyście przyjęli do swojej świadomości, żeby w waszych sercach i umysłach była ta myśl, jaka przewodzi wszystkim strażakom, że być strażakiem to wielki honor. Nosić mundur strażacki to wielki zaszczyt, ale być dobrym strażakiem, być prawdziwym dobrym strażakiem to wielka odpowiedzialność i wielki obowiązek. I to musicie o tym wszyscy pamiętać, i starsi, i młodsi. To wielki obowiązek i wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność za innych ludzi, za ich mienie, odpowiedzialność za kolegę z drużyny, w którym wyjeżdżamy do akcji i za wszystkich, którym pomagamy.
Także cieszę się, że jesteście razem z nami i na ten dzisiejszy dzień życzę wam wszystkim wielu sukcesów, jak najlepszych wyników. Niech się darzy jak najlepiej. Wszystkim szczęść Boże. Zawody sportowo-pożarnicze z Komielnej Białej 2016 uważam za otwarte. Stanął w ogniu dom, na Siedmicach stanął w ogniu dom. Wiecie, straż ogniowa, trąbka gra, sam komendant dziś prowadzi wóz. Jadą odważni strażacy, a lecz kłopot zbija mnie opuść. Złote hełmy na ich głowach lśnią. Złote hełmy na ich głowach lśnią. Ogień oddział motoportem, a szkapowy radę sobie da. Przyjechali już są przy pożarze, podłączyli zaraz będzie dwa. Cuchów ma ogniowa straż. Cuchów ma ogniowa straż. Wracają trąbka, znów wesoło gra. Remizy kilometry dwa. Gasiła ogień straż ogniowa. Każdy strażak dziarską minę ma. Sekcja krzyczy, drużyna seniorzy. Teraz się znowu zacznie rywalizacja na bardzo wysokim poziomie.
Wiem, że gmina to jedna rodzina, ale tutaj jest rywalizacja, proszę Państwa. Coś niesamowitego, wrócić, postawić i z powrotem, i jeszcze liczyć, że się wygra, i walka do końca, i równoważnia. Proszę, teraz pewnie szybciutko przebiegnie. Oj, jest serducho w tym wszystkim, jest serducho w tym wszystkim. I ścianka, trzymajcie chłopy, żeby was tam nie zwalił. Thank you.
Thank you.